128 lat temu rozpoczęto budowę elektrowni Zabrze. Przez te wszystkie lata bardzo często zmieniał się właściciel. Aż do niedawna. Obecnie za złotówkę została odkupiona przez miasto. Elektrownia zostanie przekształcona w przestrzeń dla lokalnej społeczności. W 2016 roku doszło do niezwykłego odkrycia w jednym z kominów. Nieużywany od lat 90. komin skrywał na dole zmumifikowane ludzkie zwłoki. Jak się okazało, należały do 30-latka, który w marcu 2013 roku wyszedł z domu i nie wrócił. Przeprowadzone śledztwo nie wyjaśniło, jak się znalazł w tym kominie. A teraz zapraszam Was na film. Uszkodzenie. Drukowało się, ja nic nie dotykam. Tak, zawsze się drukuje. Godzina, wszystko. Nie wolno dotykać właśnie. No, to przecież jest, nic nie dotknęłam. To jest niby opuszczone, ale tak naprawdę wszystko jest... Sprawne. Wszystko działa. Widziałeś alarm? TSR 4000 numer 1 akumulator. Uszkodzenie, uszkodzony. To przy mnie to się nie włączało, jak ja to byłem poprzednim razem. To się nie włączało. Dlatego żadnego pokrętła, żadnego przycisku, broń Boże, nie wciskamy w sterowni. Dobra, na razie to zrobimy. Nawet diody się świecą. 1080p60, tak? Tak. Piękny zegary. Szafy? Wejdź tam. Tak, to mówię. Wejdź. Nie bój się. Spójrzcie na to. Telefon. Słychać coś? Nie. Mikrofony były podpięte, nawet z tej strony jest jeden. Ciśnienie pary w polaratorze NC. To wszystko jest załączone. Załączenie z syren alarmowych z zewnętrznych. Ale zobacz, ten zegarek był w autobusach starych, tych Ikarusach, czy... Tak? Spokojnie. Jest jakaś krótkofalówka. Motorolka. A tak to wygląda w całości. Widok jest na komin, zobacz. Znaczy to jest ten chłodniczy, nie? Ty, Arte, co ja się będę przejmował? To jest komin chłodniczy, taki mniejszy. Ale zobacz, tu idę nie często. Jakiś basen był, zobacz też. A, wiesz co, tutaj nie wiem, czy tu nie stał taki sam komin, ty. Zresztą nie, a nie, może nie. Możliwe, wiesz? Albo stał taki sam, bliźniaczy, zobacz. No to jest ta kubatura, nie? No tu się jeszcze okazuje, że tu jest jeszcze większy teren. Znowu błąd.
Spójrz na to. No właśnie, widzicie. Witrażyk. Z jakimś herbem, symbolem. Jest tam Piotrek, powiedz mu, żeby się na piątkę przełączył. No, ochronę łapiemy. Kurde, słuchajcie. Krótkofalówki trzeba przepiąć. Niestety, bo mamy chyba częstotliwość ochrony. Przełączył się? Powiedział, że jest ochrona. Dobra, dobra, bo to chyba była częstotliwość ochrony. No, na razie. Kręconych? Spójrzcie. No nie mogę patrzeć wszędzie naraz. Muszę patrzeć albo pod nogi, albo na pokój. Spójrzcie na te widoki. Kawał hali. Tamtą stronę też się ciągnie. Ale spójrz, jakie to ma kształty w ogóle takie już antyczne. No dobra, taka maszyna na przykład, nie? Do czegokolwiek to służy, jakiś zawór czy coś, nie wiem co to jest. Ale zobacz. Nie wiem, czy daj kask, bo widzę, że tu gołem będzie. Zabytek. Tutaj zobacz, jakie fajne ma regulacje. Regulator ciśnienia. Goły. Ale tamtych, nowoczesnych, te antyki można. To jeszcze pajęczynka jest. Będzie ją widać na kamerze? Widać. No, coś pięknego. Spójrzcie na to. Cała tablica zegarów. Olej nad tłoczkiem serwomotoru, olej pod tłokiem. Wszystko olejowe. Świetnie to wygląda, słuchajcie. Megapaskale. Ciśnienie potężne, naprawdę. Szafa rejestratorów na szpulach, zobaczcie. Fajne, fajne rzeczy. I tam mamy jakąś małą sterownię. Patrzcie, jedna drukarka, może jakiś jeden komputer był, klimatyzator. No i tutaj jedna, dwie osoby obsługiwały temperatury generatora, przełączniki. MM, cokolwiek to znaczy. Zanik napięcia stałego, uszkodzenie obwodu, wybicia turbiny. Mamy generator szóstej, to jest fajne. Spójrzcie, kto go wyprodukował. Skoda. Generator Skody, nie wiem, czy coś tu odczytamy. Na tablicy co czytamy? Trochę mi się światło odbija, ale 35 tysięcy kW. Coś takiego. To jest szósteczka. Tutaj mamy schodki. A czemu by nie skorzystać? Jak się uda, tu wchodzimy. Może będzie zejść, bo są takie dosyć te schodki pionowe. Ale spójrzcie, mamy tutaj widok na cały generator. No i tutaj jakieś, nie wiem, czy to są tłoki. Tak, tutaj mamy tłoki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć potężnych tłoków. Jakby to były samochodowe tłoki, no to słuchajcie, to by było naprawdę kawał samochodu. Tutaj piękny widok na generator szósty z góry. Tam piękny widok na resztę hali. A tutaj mamy jeszcze siódemkę, też schod Skody. Kurczę, fajne. Tomek, chyba drugą.
Czekaj, bo Piotrek coś znalazł. A w którym miejscu dokładnie? Idź do samego końca, to znajdziesz. A, dobra, widzę cię. Widzę cię przez okno, pomachaj. Dobra, czyli mamy tam gdzieś drugą sterownię jeszcze. Spójrzcie w dół. Nie, właśnie się spojrzałam i mnie dobrze się zrobić. Spójrzcie w dół. A moglibyśmy być jeszcze wyżej, bo mamy nad sobą jeszcze suwnicę. Ratowanie osób porażonych prądem. Jest cała instrukcja. I słuchajcie, tu słychać jeszcze prąd. Coś tutaj chodzi. Taka sterownia, ale już nowocześniejsza. Nowocześniejsza, chociaż nie jakoś strasznie. Tutaj mamy drukarkę igłową. Fajną. Tutaj było masa komputerów. Jakieś stanowiska biurowe. No tutaj mogli sterować po prostu. To możliwe, że to jest ta część sterowni już ta... O ile to była sterownia, to bardzo możliwe, że tutaj po prostu sterowano już za pomocą komputerów, czyli tak jak to się robi w dzisiejszych czasach, tak mam wrażenie. Tu jest jeszcze pilot jest od czegoś. Tutaj były monitory. Jeśli to nie była sterownia, no to nie wiem, też jakiś nadzór nad pracą tych urządzeń, bo tutaj mamy tutaj działające, mamy widzę alarmy, breaker, openet. Spójrzcie, to wszystko się, zgaszę światło, miga, świeci. Więc część z tych rzeczy jest podłączona. Chociaż termometr to oszukuje, jest niby 22 stopnie. A słuchajcie, jest potwornie duszno tutaj. Może dlatego, że wszystkie okna są pozamykane totalnie. Tutaj są szafy, które robią nam ten cały hałas. Rozdzielnie. Osiemka VA. Wyjście ewakuacyjne. Możemy tędy wyjść? Nie, zamknięte. Patrzcie na to. Fajny klimacik robi, nie? Wszystkie diody się świecą. Ja się wbijam na razie. Tu mam jedną rękę, kurde. Ja też mam jedną rękę. A, wybaczcie za wstrząsy, ale nie ma lekko. Okej, okej. Dobra. Okej, jesteśmy. No jeszcze tutaj można wejść. I tu już będziemy chyba najwyżej. Zawór, nie otwierać. I tu już będziemy chyba najwyżej. Da. Tu już jest max. Widok mamy niesamowity. Idziemy. Widzicie, to się nazywa oddana kobieta. Martwi się o faceta. Słuchajcie, wiecie ile ta suwnica miała udźwigu? Zgadnijcie. Kto zgadnie? Niemożliwe. A, bo ty widzisz. Luiza, jak myślisz, ile ten hak mógł przenosić na tych linach? No dawaj, tak strzel, pi razy drzwi. 10 ton? O kurde, blisko byłaś, ale pomnóż razy 3,5. To... No nie, dobrze jest. Mieli takie jakby
Ty patrz, nawet szyba jest pod napięciem. To jest niesamowite. No? Szyba, która przewodzi prąd. To tylko w elektrowni jest użycie. Transformatorowe zabezpieczenie różnicowe. Ciekawe. Ciekawe rzeczy. Jak ktoś się zajmuje elektryką, to pewnie będzie wiedział. Więcej kojarzy, tak. No, możliwe, że... Ty, a to zejście, Piotrek? A te zejście? Nie, nie sprawdzałem. To już tam, ja sprawdzę. Chyba to sama sytuacja, co tam. Czyli kompletnie zamknięte. No niestety. Nic? Tak, 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 tak. Czy kłódkę da się ściągnąć? No tam się dało... Zamek taki, wiesz. A, dobra. To... No to moi drodzy, niestety nie wszędzie się da wejść. Dobra, idziemy dalej. Dobra, to się creepy dość mocne. Powtórz. Wiem, że było creepy, ale to tylko małe dziecko. Jak masz pewność, że to było małe dziecko? No robiło ala, 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 ala. Luiza, skup się na szpicy. Piotrek. Tutaj uważaj, bo oni tu nie wpuszczają nie bez powodu. Możliwe, że niektóre z tych urządzeń działają po prostu. Tutaj mam wrażenie, że się świeci dioda, czy mi się wydaje? Widzisz? Nie, nie świeci. Nie świeci? A nie, świeci, to. Świeci, no uważaj, bo one niektóre są pod, wiesz, tym napięciem, nie? Ja nie wiem, czy tu nie ma kamer, ostatnio nie było. No dobra, jak nie ma, to nie ma. A ostatnio nie było. Najwyżej uciekniemy, którym się dać wstępstwie. Tak, tak. Paczki zegar. Fajny, nie? Tam jakie patrz, generatory są. Wszystko w porządku? Wiesz, co mi się wydaje, Piotrek? Co? Tu są jeszcze inne podziemia. My jesteśmy teraz na poziomie zero tak naprawdę, nie? A moim zdaniem jest, nie doszedłem do tego. Moim zdaniem jest jeszcze głębiej. No właśnie, widzisz? Sprawdzamy? To jest kanał techniczny, widzisz? Tam tak, kanał techniczny. A co tam jest, przepraszam bardzo? To są techniczne, tak. Taka wypadka, kurde, mam na głowę wyjrzał obraz. Ale rusko, patrz, woda jest pod nami. Widzisz? Patrzcie na tą rurę, gabaryt. Na mnie tam nie wchodzę. O, fuck. Ugina. Wiem. Musisz kroka dać na przęsu. Słuchaj, ale tu jest światło zapalone też w jakimś celu, nie? Ale klimacik. O, chłopie. To wiesz co, nagrajmy sobie chociaż stąd, bo ja nie wiem, czy tu jakiejś kamery nie będzie. Bo nie wiem, czemu to światło akurat tutaj się świeci. No właśnie. Poczekaj, ja sobie nagram, później nagrasz sobie ty. Ale klimat, trzeba przyznać, jest. Mam czujki pożarowe, patrz. Ja nie wiem, czy tu nie ma jakiejś kamery.
Już chyba nie, no tu, tu by było coś. Chodź, już podejdziemy. Tomek, ty się rozglądaj za kamerami. W porządku jest? Na razie tak. Nie wiem, ale już rezerwowałem. Spójrzcie na to, czekaj, latarka. Sporo pajęczyn tu jest. Wow. Niezły gąszcz, co? To jest wrażenie. Ta żeniówka się jeszcze świeci, zauważyłeś? To ma. Wow. No. No, piękne są te kotry, słuchajcie. Stare. Jak świat po 100 lat niektóre. Zobaczcie, jak to się wszystko ładnie zachowało. Piękny, ogromny pająk. Gdzieś tu jest. Siedzi sobie bydlę. Wszystko okej? Tak. Pada mi światło. W tym. W czym? W ledzie. O, nie naładowałeś. Naładowałem, ale widocznie za krótko. Dobra, mamy latarkę jeszcze. To już jest koniec. Aha. O, już jest koniec. Czyli przeszliśmy całą halę. Tak. To Toma, to klimat robi za. Fajne, no. Nie wiem, czy uda mi się zdjęcie tego zrobić porządne. Zamknięte. To jest zamknięte, zobacz. Widzisz? Rozdzielnia, też taka piwnica. To są... Co mówisz? Wychodźcie. Chodź teraz, czy jak? Chyba tak. Zobaczymy. Ale tam już nic nie było tu. Gdzie jesteś? Na wysokości, nie wiem. W połowie może. Słyszałem? Wracajcie. No i my biegiem. Ale dobrze, byliśmy na końcu. Byliśmy już na końcu.